Odsłuch społeczny. Witam w kolejnym odcinku Odsłuchu Społecznego, w którym porozmawiamy z Beatą Chomontowską, pisarką, autorką m.in. książki Betonia, Dom dla każdego. Dzień dobry. Dzień dobry. Blokowiska. To hasło nie kojarzy się nam wszystkim chyba zbyt dobrze, ale czy nie gorzej powinno kojarzyć się hasło pojedynczych budynków plomb w miastach? Zanim przejdziemy do tej drugiej, do tego właściwego pytania, to ja powiem, że określenie blokowiska działa na mnie trochę jak płachta na byka. O, idealnie. Dlatego, że to określenie zostało ukute, powiedziałabym, medialnie w latach 90. Pierwotnie ono, nawet w takim dyskursie naukowym, oznaczało coś zupełnie innego niż przywykliśmy uważać, czyli blokowiska to są wszystkie osiedla. W latach 90. pojawiła się taka narracja, która też miała pokazać, że była też czymś trochę, można powiedzieć, zrozumiałym po tej końcówce takiej bardzo szarej, już siermiężnej PRL-u, kiedy wszyscy marzyli o ucieczce z bloków i taki szary człowiek z bloków był synonimem przegranego, przegrywa totalnego, więc... Albo wszyscy przyszłego rapera na przykład. Przyszłego rapera. Obowiązkowy punkt w życiorysie raperów wtedy. Wtedy tak, też takie filmy właśnie Blokersi, Cześć Tereska, było bardzo to oczywiste, że w blokach mieszkają ludzie trochę z marginesu społecznego, z rozmaitymi problemami, tak to wtedy się przedstawiało. Natomiast oryginalnie to określenie powstało w połowie lat 80. w Krakowie, stworzył je Janusz Bogdanowski najpewniej pierwszy wpadł na to, taki architekt, który wspólnie z grupą innych osób w ogóle stworzyli taką grupę pod nazwą Blokowisko, która miała, i tutaj jest clue całej sprawy, uczłowieczać wtedy, czy tak polepszyć warunki bytowania mieszkańców najgorszych krakowskich osiedli. I to blokowisko było synonimem osiedla złego. Czyli takiego, które jest fatalnie skomunikowane, jest albo jakieś takie przeskalowane, niedobre do życia zwyczajnie, jest anonimowe. Natomiast nie oznaczałoby najmniej wszystkich osiedli. Później to weszło już w taki dyskurs codzienny i zaczęło być tak używane. Dlatego ja bym to rozgraniczyła. Uważam, że w tym określeniu trochę pobrzmiewa wciąż taka pogarda i taka wyższościowość. Oczywiście no to zależy, bo zależy też jak... Czasem używamy tego słowa bezrefleksyjnie i to jest blokowisko jako pewne skupisko bloków. Natomiast uważam, że nie każde osiedle jest blokowiskiem i trochę właśnie pobrzmiewa taka pogarda dla mieszkańców tych miejsc. W blokach mieszka no, kilkanaście milionów Polaków i nie tylko Polaków, no przecież to jest krajobraz na całym świecie właściwie. I statystyki w ogóle mówią, tu już przechodząc do tego, jakich bloków możemy się spodziewać, że 1/4 Polaków mieszka w blokach, w budynkach oddanych do użytku między 45 a 70 rokiem. Czyli to już są wiekowe konstrukcje. To są wiekowe konstrukcje, tylko tutaj też należy rozróżnić, bo też drugi taki mit, czy taka klisza, którą się posługujemy często mówiąc o blokach i osiedlach blokowych, to jest wielka płyta. Tymczasem wielka płyta tak naprawdę jako technologia wchodzi dopiero z końcem lat 60. do użytku. Wcześniej to jest technologia mieszana. Już nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, bo to może być pasjonujące dla jakichś inżynierów, ale no warto tylko wspomnieć, że to jest cegła częściowo i tylko niektóre elementy prefabrykowane z betonu, tak zwany wielki blok to się nazywa. Więc takie już gotowe, to co powstawało w tych fabrykach domów z wielkiej płyty, ustandaryzowane konstrukcje, których też było tam kilkanaście systemów bodajże, później była próba unifikacji tego na skalę krajową, no to jest dopiero, zaczyna się właściwie od czasów Gierka. Więc to, o czym mówimy od 1945 roku, to są często budynki właściwie nie różniące się bardzo od tego, co powstawało w międzywojniu. No może z czasem tych elementów prefabrykowanych było trochę więcej, ale one nie stanowiły dominującej części jakby tej konstrukcji. Bloki jako takie, no to też nie jest wynalazek powojenny. Jeszcze możemy do tego wrócić. I to był sposób, znaczy właśnie wynalezienie możliwości, żeby tanio, szybko, skutecznie zapewnić dach nad głową jak największej liczbie osób, które nie miały gdzie żyć tak naprawdę po wojnie. Jeśli, nie wiem, odwołamy się do Warszawy, do sytuacji w Warszawie choćby,
po 45 roku i przypomnimy sobie, jak, w jakich warunkach ludzie sobie próbowali to bytować, sklecili sobie jakieś prowizoryczne konstrukcje, jaka część miasta była, jaki procent miasta był zrujnowany, a no to zaczynamy rozumieć euforię, jaka ogarniała naszych dziadków czy rodziców, którzy dostawali pierwsze wymarzone mieszkanie, które czekali w takim właśnie gotowym nowym bloku. I to jest zresztą po raz kolejny jakby próba rozwiązania tego problemu deficytu mieszkań w stosunku do zapotrzebowania. I my z jakiegoś powodu od kilkunastu, kilkudziesięciu lat te blokowiska kojarzymy raczej negatywnie, ale jak pani ocenia teraz te osiedla z perspektywy czasu? No tutaj też to zależy, powiem tak, to jest oczywiście, nienawidzi się takiej odpowiedzi, ale to by trzeba rozebrać na czynniki pierwsze, bo blok, nie tylko osiedle osiedlu nierówne, ale również blokowi nierówny. Wszystko zależy od tego, kiedy dany obiekt, w jakim okresie powstawał, bo były okresy lepsze w historii naszego budownictwa masowego, nazwijmy to, i gorsze, czy takie fatalne, na przykład taki okres oszczędności gomułkowskich, to połowa lat 60., wtedy te słynne wszystkie ślepe kuchnie i brak balkonów jako standard i zmniejszenie metrażu, ale także właśnie gdzie się ten budynek znajduje, z czego jest wykonany, jaką ma wysokość, co ma w swoim bezpośrednim sąsiedztwie, czy tam jest zieleń, czy jest potrzebna infrastruktura taka do życia, czy jest dobrze skomunikowany, czy się znajduje w centrum. Więc to wszystko zależy. Są osiedla i są bloki, bo są też wolno stojące oczywiście bloki, które bardzo dobrze się sprawdzają i wręcz są miejscem, w którym ludzie pragną żyć i chętnie kupują tam mieszkanie nie tylko dlatego, że jest to na przykład taniej, czy tylko to jest dostępne, ale po prostu, bo cieszą się dobrą sławą. No nie wiem, mogę tu przywołać choćby, to jest taki kanoniczny przykład, Sady Żoliborskie w Warszawie, powiedzmy. Czy niektóre osiedla to też z lat 70, z początku lat 70, właśnie z tych złotej ery gierkowskiej. A są osiedla, no, które raczej mają opinię fatalną i to się nie zmienia póki co, no chyba, że będą w jakiś tam sposób zrewitalizowane. To jest też możliwe, ale to też, powiem tak, nie jest jednoznaczne, bo są osiedla, które wydawałoby się mają wszystkie cechy osiedla złego, a jednocześnie ludzie się z nimi bardzo identyfikują. Albo bloki, które są, wydają się czymś koszmarnym, a też na przykład ze względu na przeskalowanie, tak jak, nie wiem, Falowce w Gdańsku, a są bardzo lubiane przez lokatorów. Bo chyba jednego im nie można odmówić. Tego, że jakby te osiedla były planowane kompleksowo, jako zespół budynków, które uwzględniają infrastrukturę, uwzględniają to, żeby nie przecinać kilkupasmowych dróg idąc do sklepu czy zaprowadzając dziecko do przedszkola. Więc nawet jeśli one może nie były szczególnie udane jako konstrukcje, to faktycznie tam było jakieś planowanie. A dziś to chyba działa troszkę inaczej. To prawda i tutaj dotykasz bardzo takiego istotnego punktu. My się śmiejemy, znaczy jest taka była moda, żeby się śmiać z tego PRL-owskiego socjalistycznego planowania, bo tam wiele nie zawsze wszystko wychodziło i to było takie rozbuchane. Ale faktem jest, że rzeczywiście wówczas, ale to też wynikało z faktu, że państwo wówczas odpowiadało za politykę mieszkaniową w 100%, bo i budowały też firmy państwowe i wszystko było realizowane de facto przez państwo, a obecnie mamy, to jest gro, są deweloperzy, firmy prywatne. Ale rzeczywiście wtedy podchodzono do tego bardzo kompleksowo i to w taki sposób, nie tylko, że planowano tam te sześciolatki, prawda, słynne planistyczne, ale również nad każdym osiedlem pracował zespół osób i to byli ludzie z różnych specjalizacji, to znaczy tam mierzono rzeczywiście, nie wiem, odległości pomiędzy budynkami. No to tak przynajmniej było to realizowalne, powiedzmy, do połowy lat 70., jak mówię, z lepszym lub gorszym skutkiem. Odległości między blokami były te tak zwane linijki słońca, czyli chodziło o to, żeby światło docierało do mieszkań w każdej porze roku, żeby były dobrze doświetlone. To ciągle takie pryncypia karty ateńskiej, żeby była rozrzedzona zabudowa i zróżnicowana zabudowa. Liczono, ile osób, ile potencjalnie dzieci na przykład będzie mieszkać na danym osiedlu i według tego planowano ilość żłobków, przedszkoli i szkół. Istotnie też całą infrastrukturę handlową,
lokowano zazwyczaj tak, żeby też przeliczając tę ilość mieszkańców i na zapotrzebowanie, dbano o dobre skomunikowanie też tych osiedli. Znaczy od razu myślano tak bardziej w szerszej perspektywie. Osiedle było po prostu takim całym kompleksowym tworem, a nie czymś oderwanym od reszty miasta. To w ogóle no, też było włączone w takie szersze planowanie nad tym, czy niektóre z tych planów miały sens też taki estetyczny, nazwijmy to, można by dyskutować, choćby w przypadku Krakowa. No ale to się wpisywało w szerszy kontekst. Rzeczywiście nie były to jakieś takie wyspy zabudowy, które nagle powstają gdzieś w szczerym polu, choć tak się może wydawać, jak oglądamy te archiwalne zdjęcia, tylko było to głęboko przemyślane i rzeczywiście to nie było tylko tak, że urbaniści i architekci nad tym pracowali, ale również socjologowie, ekonomiści, osoby zajmujące się zdrowiem, to w każdym takim zespole tacy ludzie pracowali. A jak to wyglądało na świecie? Bo po wojnie większość państw mogła się mierzyć z wyzwaniami mieszkalnictwa. No tutaj to prawda i o tym też często zapominamy, bo nam się wydaje, że Polska to jest jedno wielkie właśnie, z przeproszeniem, blokowisko. Tego oczywiście nie jest. Właściwie cała Europa, ale nie tylko. Europa, może skupmy się na Europie, bo ona się borykała po II wojnie światowej, niezależnie od tego, kto był agresorem, a kto ofiarą, jakby z tymi samymi problemami po raz kolejny. Bo pierwsze takie problemy braku mieszkań wystąpiły z początkiem XX wieku, kiedy się zaczęły, że tam przełom, powiedzmy XIX-XX wieku, kiedy mamy przeludnianie się miast i różne eksperymenty, właśnie już pierwsze z betonem i próbą takiego szybkiego budowania i w miarę taniego. A tutaj mamy bardzo dużo osób bez dachu nad głową, które potrzebują mieszkań. W czasie wojny zaś, wojna zawsze ma to do siebie, że rozwijają się różne technologie, stal, beton i tak dalej, które służą innym celom, ale te rozmaite wynalazki potem mogą być stosowane w budownictwie, udoskonalane. No więc z tymi problemami się boryka praktycznie cała Europa i mamy taki, z tym, że po 49 roku mniej więcej się to rozjeżdża. To znaczy u nas mamy epokę socrealizmu w Polsce przez do 56 roku, kiedy właściwie tych eksperymentów nie ma za bardzo, no bo to ze względu na styl budowania. Natomiast w tym czasie Europa już zaczyna, Europa Zachodnia zwłaszcza, bo też utożsamiamy często bloki z takim krajobrazem trochę Europy Wschodniej, to jest też nieprawda. Europa Zachodnia wtedy właśnie buduje na potęgę i realizuje te różne takie korbuzierowskie pomysły dotyczące nowych miast czy nowego sposobu życia w miastach i buduje tych bloków bardzo i tych osiedli bardzo dużo. W latach 60. czy tak końcówka lat 50. to nie wiem, w Niemczech, we Francji zaczynają powstawać też takie megastruktury rozmaite, wielkie osiedla satelickie, nawet wręcz takie miasta osobne, przeskalowane często z różnymi budzącymi później kontrowersje rozwiązaniami, z których się wycofywano, na przykład jakieś przejścia takie nad autostradami, które były niebezpieczne, bo tam Wielka Brytania też, tak, to jest z kolei, zwłaszcza w Londynie, ale nie tylko, też w Glasgow różne wieżowce najwyższe na świecie i tak dalej. I potem następuje, kiedy Zachód nagle, następuje taka epoka otrzeźwienia, to też w Stanach Zjednoczonych jest to słynne osiedle Pruitt Igoe w St. Louis, które zostaje wysadzone w powietrze. To jest jakby też osobna historia po niespełna 10 latach użytkowania i które staje się takim trochę symbolem upadku tych idei modernistycznych. To Zachód się zaczyna z tego stopniowo wycofywać i jakby trochę modyfikować to swoje podejście do budownictwa blokowego, aczkolwiek z tego też się nie wycofuje całkowicie, bo nie mam takiej możliwości, bo to jest rzeczywiście jedyny sposób, żeby szybko i tanio zapewnić te cztery kąty ludziom, to my wtedy dostajemy przyspieszenia. Znaczy to tutaj my mamy takie opóźnienie przez ten socrealizm, wtedy zaczynają nasi urbaniści, architekci wyjeżdżać na Zachód i implementują tutaj te same idee z pewnym pośliskiem. I to dlatego mamy wtedy w latach 60. te rozmaite mrówkowce, falowce, jakieś takie rzeczy, które takie gigantyczne konstrukcje, które już wiadomo, że tam się nie sprawdziły. Tak? Więc to jest bardziej brane z Zachodu, to jest ciekawe, niż ze Wschodu, chociaż też Związek Radziecki oczywiście swoje doświadczenia z konstrukcjami blokowymi miał. Nawet nam próbowali sprzedać technologię. A my nawet jeśli inspirowaliśmy się Zachodem, to niekoniecznie korygowaliśmy ich błędy, jak rozumiem. Natomiast mamy chyba też jakieś dobre albo bardzo dobre przykłady planowania przestrzennego, które nawet chyba eksportowaliśmy
za granicę? Znaczy mamy na pewno jakieś, są przykłady technologii typu Rama-H, które chcieli od nas kupić Węgrzy chociażby. My mamy, znaczy z pewnością, bo też o tym zapominamy, że to się nie wzięło wszystko, tak czasem się wydaje, że po 45 roku nastąpiło jakieś włączenie światła na nowo i wszystko jest od zera. To nie jest tak, ponieważ osoby, które projektowały osiedla i które projektowały bloki, to były osoby w większości, które kształciły się przed wojną. I przed wojną eksperymentowały na przykład na małą skalę z ideą osiedla społecznego, co jest bardzo ważne tutaj. I nie tylko z nowymi technologiami, no choćby cyrkusowie, ale czy Bogdan Lachert, twórca Muranowa, tutaj tak przywołajmy takie warszawskie przypadki, ale nie tylko. To byli ludzie, którzy gdzieś tam wyrośli z tych idei, że mieszkanie się należy każdemu, niezależnie od jego statusu społecznego, że robotnik, co później się wpasowało oczywiście też w taką ideologię polskiej socjalistycznej, ale że się należy każdemu, że robotnik może mieszkać w takich samych warunkach jak inteligent. Przed wojną to było trudne do realizacji ze względu na kilka warunków, choćby no, też własność prywatną, gruntów, ze względu na to, że no, takich inwestycji nie było wiele, nie zdążono też je przeprowadzić. No, to były takie pionierskie jakieś realizacje jak WSM Żoliborski czy osiedle Rakowiec. No, a później te idee były jakby przy sprzyjającym klimacie politycznym, nazwijmy to tak, możliwe do realizacji po 1945 roku. I dlatego mamy kilka faz. Mamy pierwszą fazę taką, powiedzmy do 49 roku, kiedy właściwie buduje się, czy projektuje się osiedla częściowo też w kostiumie takim historycznym, tu choćby warszawski, ten Marienstadt czy Muranów, częściowo to modernizm, ale też tam ma różne on odcienie, gdzie się właśnie próbuje, czerpie się bezpośrednio z tej idei osiedla społecznego i te idee są takie no dość klarowne, jeśli chodzi o nawiązania do karty atejskiej. Rzeczywiście chodzi też bardzo różnorodne są jeszcze do pewnego momentu te realizacje, no bo nie ma właśnie tej uniformizacji, którą gwarantowała wielka płyta, więc też fasady budynków są na przykład w różnym stylu, inaczej wyglądają, grają jakoś tam na przykład fakturą, balkonami. To są często jakieś nawet takie małe opartowe dziełka. Później mamy ten okres socrealizmu, który też nie jest najgorszy, jeśli chodzi o jakość tych konstrukcji. No, jeśli chodzi o styl, to jest już kwestia, jak to odbieramy jako osobliwość pewną, czy też tutaj różnie można o tym mówić. Potem mamy ten początek taki epoki Gomułki, gdzie też powstają całkiem interesujące obiekty i to z punktu widzenia takiego architektonicznego także, bo to właśnie są te pierwsze inspiracje zachodem. Potem mamy zły czas, to nie będziemy może mówić, bo mówimy o dobrych przykładach, mamy czas tych oszczędności, a potem mamy też tę pierwszą właśnie takie lata tłuste, nazwijmy to epoki Gierka, czyli już osiedla, które powstają dość szybko, bo już to są fabryki domów, ale właśnie bardzo kompleksowo realizowane, które dziś jakby z perspektywy ich użytkowników są oceniane bardzo pozytywnie ze względu na to, że tam zawsze dbano o rozrzedzenie tej zabudowy, o jej zróżnicowanie, jeśli chodzi o wysokość, jeśli chodzi o właśnie wygląd też, dopóki można było. Brano pod uwagę też ukształtowanie terenu, zieleń była bardzo istotna, była cała ta infrastruktura, która jest niezbędna do życia ludziom w każdym miejscu właściwie. To były takie mini, można powiedzieć, samowystarczalne twory. I też dobrze były to one zazwyczaj skomunikowane z resztą miasta. Więc teraz się zdarza często, że ludzie na przykład wracają, znaczy często, no są takie przypadki, statystycznie to trzeba by przebadać, ale że ludzie, którzy gdzieś kupili powiedzmy nowe mieszkania na kredyt w takich realizacjach deweloperskich na peryferiach, zmęczeni tymi dojazdami, tym, że właśnie brakuje zieleni, brakuje, nie wiem, placów zabaw dla dzieci z prawdziwego zdarzenia, że się czują jak zamknięci w jakichś takich koszarach, wracają do bliżej centrum na te stare osiedla i sobie to chwalą. Mimo tego, że te, powiedzmy, pokoje są małe, ale na przykład mają 3 pokoje na 60 metrach i możliwość odseparowania się, tak? Coś i zieleń, i przedszkole pod ręką. Właśnie spoglądam sobie na taki wykres a propos metrów kwadratowych, że w połowie lat
70. Mieliśmy pik, jeśli chodzi o oddawanie mieszkań do użytku i ich było bardzo dużo, bo prawie 300 tysięcy mieszkań, natomiast one miały stosunkowo małą powierzchnię. Teraz w ostatnich latach jakby dobijamy do liczby metrów kwadratowych, natomiast mieszkań jest znacznie mniej oddawanych. I tak, wtedy ten rynek był oddany całkowicie w ręce państwa, teraz jest w zasadzie całkowicie oddany w ręce prywatne. Mieszkania są większe, też ich powstaje dużo, ale jak my na tym wychodzimy? No chyba nie najlepiej, ale to widać też, jakie mieszkania mają największe wzięcie na rynku. To są mieszkania małe jednak, prawda? To też nasza siła nabywcza osób, które no, mogą sobie pozwolić nie w celach inwestycyjnych, powiedzmy, na zakup mieszkania. Cele inwestycyjne to jest jakby osobna bajka. Teraz mówimy o tych realnych potrzebach, no to wystarczają na zakup powiedzmy 30-40 metrów. Tak? Ja nie mówię tutaj też o jakiejś. Chociaż też można o tym dyskutować, czy to jest patodeweloperka, czy nie, czy to, że coś ma około 20 metrów. Najmniejsze mieszkania na Muranowie, tak zwane mieszkania kawalerskie, miały 13 metrów kwadratowych. To też jest tak, że zmienia się i to Joanna Erbel w swojej książce, bodajże dwa lata temu wydanej, która pokazywała takie niestandardowe podejścia do polityki mieszkaniowej, także w Polsce, bardzo dobrze to wypunktowała, że się zmieniają potrzeby ludzi. Na przykład nie potrzebujemy, nie wiem, dużej kuchni, bo jadamy na mieście. Oczywiście teraz mamy COVID i to jest w ogóle jeszcze nie wiadomo, jak to wpłynie, bo nie wiadomo, jak długo to potrwa, tak, na dłuższej perspektywie na rynek i style życia. No, ale powiedzmy, żyje się na zewnątrz, a mieszkanie jest takim trochę miejscem do spania. No, nie spotyka się tam z przyjaciółmi, nie je się, nie ma tam takiego życia rodzinnego też, bo zmieniają się style życia, jest coraz więcej osób, które żyją same i tak dalej, tak? Więc myślę, że to też było tak, że ja uważam, że to, że państwo brało na siebie ciężar dostarczania mieszkań, co wypływało też oczywiście z ustroju, jaki wówczas panował, nie było czymś złym, wręcz przeciwnie. Pamiętajmy, że na Zachodzie, o czym też się często właśnie nie wspomina, też te wielkie projekty osiedli były też realizowane przez państwo albo jakieś jednostki samorządu z myślą głównie o osobach gorzej sytuowanych, to prawda, czyli tworzyły się trochę getta, ale jednak to też było w rękach, nazwijmy to, administracji, a nie w rękach prywatnych, gdzie, i tutaj się trudno obrażać też na to, że taki prywatny inwestor, on myśli przede wszystkim o swoim zysku. Trudno mieć do niego pretensje. To raczej można mieć pretensje do decydentów, że skutecznie przez ten okres, jaki mamy od 1989 roku, no nie załatwili tej sprawy i za każdym razem są oczywiście przyjmowane rozmaite programy, ale później rezultat ich jest raczej mizerny, więc w stosunku do prywatnych realizacji. No bo tak, oczywiście nie dziwimy się, tak działa wolny rynek i też mieszkania deweloperskie mają swoje plusy. Natomiast takim zupełnie teoretycznym ograniczeniem dla deweloperów miały być miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które po prostu bardzo wolno powstają. Więc po pierwsze są miejsca, w których buduje się po prostu tak, aby wycisnąć każdy metr kwadratowy na podstawie WZ-ki, warunków zabudowy, a po drugie nawet zdarza się tak, i tu też są przykłady z życia wzięte, gdzie mimo planu zagospodarowania powstają jakieś małe potworki typu Hongkong przy Alei Prymasa Tysiąclecia albo wielkie bloki przy Wólczyńskiej. No i teraz, czy my w ogóle mamy jakąś szansę jeszcze budować duże, dobrze zorganizowane, uwzględniające infrastrukturę osiedla? No to jest dobre pytanie, ale nie wiem, czy do mnie, czy się czuję na siłach na to odpowiadać. Ja myślę, że to tutaj dają znać o sobie zaniedbania z samego początku, że się nie załatwiło pewnych spraw na wyjściu i potworzyły się patologie, z których teraz jest niezmiernie trudno się ich pozbyć. I przypomina mi się to, co mówił mi Witold Cęckiewicz, jeden z takich głównych no też architektów z czasów PRL-u, który dużo w Krakowie realizował osiedli, dość dobrych, który powiedział, że właściwie potrzebny jest dyktator, żeby realizować jakieś
z jakąś sensowną politykę mieszkaniową, bo inaczej to się wszystko rozlezie w szwach, no niestety. I widzimy, że no, nie mamy takiej możliwości. No świetnie, żadna póki co ekipa rządząca nie zrobiła porządku z tym, czego o co nie zadbano właśnie zaraz po 89 roku i brakuje, no to sobie możemy powtarzać do znudzenia, tego właśnie takiego kompleksowego planowania, które na Zachodzie jednak mimo wszystko, chociaż tam też mamy przecież prywatnych deweloperów, są realizowane. Brakuje koordynacji też pomiędzy szczeblem centralnym, szczeblem samorządowym. Są no też niektóre dobre przykłady takich realizowanych osiedli mieszkaniowych, jakieś takie modelowe, nie wiem, te nowe żerniki. Właśnie to chciałam powiedzieć. No, ale to są na razie takie małe jaskółki, które jeszcze wiosny nie czynią. I czasem, i to jest też taki paradoks, że być może łatwiej byłoby na przykład samorządowcom dogadać się, stworzyć jakąś taką jakieś takie wytyczne dotyczące dobrych praktyk w konkretnym na przykład mieście i dogadać się z deweloperami pod kątem prywatnymi, pod kątem, paradoksalnie, tak, pod kątem już myślenia takiego bardziej przyszłościowego o tym, jak te osiedla powinny wyglądać i zmusić ich niejako jakby z tej swojej pozycji mimo wszystko władzy do realizacji tego, dając im też być może jakąś marchewkę na zachętę, niż próbować to koordynować na tych wszystkich szczeblach. No nie wiem, to jest bardzo trudny temat i nie wiem, czy my z tego wyjdziemy, szczerze mówiąc, jakoś szybko. No samo to, że już tyle lat powstają bloki trochę bez pomysłu i kontroli, no to już nas na kilkadziesiąt lat w zasadzie obciąża. To są rzeczy, które będą przez bardzo długi czas przez nas oglądane. Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz, jeśli chodzi o starsze osiedla z ubiegłego stulecia. Jak jest z ich trwałością? Czy mimo, że ludzie teraz mogą wracać trochę do tych dużych PRL-owskich osiedli, czy nie jest tak, że one już niedługo się rozpadną? No ja myślę, że to jest też taki kolejny mit. Różne podawano tutaj daty od oddania do użytku, do rozpadu, od sasa do lasa, właściwie nie wiem, tam od 50 do 150 lat, ale to zweryfikował Instytut Techniki Budowlanej, który przeprowadzał takie badania pilotażowe parę lat temu. Trwałości konkretnie, tu znowu wchodzimy w kwestie takie techniczne, ale takich spoiw, które łączą te płyty betonowe, bo to badano osiedla wykonane tylko w technologii wielkiej płyty, czyli nie wszystkie. Czyli właśnie mówimy tutaj od końca lat 60. powiedzmy, dominująca technologia, bo tu jest pies pogrzebany. Znaczy jeśli chodzi o beton jako taki, to te konstrukcje są naprawdę bardzo odporne. Zresztą można je, co pokazują przykłady choćby z Berlina czy Londynu, wykorzystywać ponownie. Można te bloki dekomponować, przerabiać, z jakichś takich 10-11-piętrowych robić tarasowce czteropiętrowe z dużym metrażem, mieszkaniami z dużym metrażem, z balkonami na dachu. Można robić domki jednorodzinne, więc to jest naprawdę bardzo też taki ekologiczny paradoksalnie materiał. Natomiast kwestia jest tego, czym to było połączone, te płyty. Jak to było wykonane, bo na przykład ze względu na to, no, że już było coraz mniej pieniędzy, powiedzmy tam od początku lat 80., tak, to już można podejrzewać, że zamiast stali szlachetnej tam mogły być jakieś stopy gorsze i w związku z tym no, to zacznie korodować i się rozpadać. I gdyby taki czarny scenariusz nastąpił, to też jest ciekawe, że nasze państwo nie ma żadnych planów co do tego. Do tej pory, bo ja też na potrzeby książki się próbowałam to zweryfikować. No i wyobraźmy sobie, że jakiś blok jest kompletnie taki na hobiczówce właśnie, czy gdzieś, nie nadaje się do użytku i tam mamy kilka tysięcy osób, którym nagle trzeba zapewnić dach nad głową. Chyba nikt w ogóle nie bierze pod uwagę takich scenariuszy realnie, chociaż miano je tworzyć. Nawet parę lat temu były dyskusje na ten temat w naszym parlamencie, ale chyba skończyło się tylko na pisaniu interpelacji i opowiadaniu o tych pomysłach. Nawet miały być wspólne plany tutaj w obrębie Europy Środkowo-Wschodniej. Co dalej robić z tymi osiedlami blokowymi. Natomiast na szczęście ten audyt wykazał, że te budynki nie są, te, które badano, nie są w jakimś takim złym stanie, więc jeszcze myślę, że parę dekad spokojnie przetrwają, a ich standard nie jest
najgorszy, co pokazuje, no, wyznacznikiem są ceny tutaj na rynku, że mieszkania w takich budynkach no, są często w podobnych cenach jak mieszkania w kamienicy, w podobnej lokalizacji. No i też popyt mamy. Ciągle popyt jest o wiele większy niż podaż. Nie ma, brakuje mieszkań na rynku, więc ten rynek wtórny jest ciągle rozgrzany. No dobrze, czyli dobra wiadomość jest taka, że ten audyt był stosunkowo optymistyczny, natomiast zła jest taka, że to jest tylko odłożenie w czasie problemu i jak te osiedla się rozpadną, to się rozpadną całe, powiedzmy, bo jeśli wielka chomiczówka była budowana w ciągu kilkunastu lat, no to będziemy mieć kilkanaście tysięcy albo kilkadziesiąt tysięcy osób, które będą jednocześnie mniej więcej potrzebować nowego dachu nad głową. Może tak być, ale nie musi. Znaczy to też nie wiemy, no bo to by trzeba było przebadać każdy budynek, a to jest chyba niemożliwe z rozmaitych względów logistycznych, finansowych i tak dalej. To jest jakoś to będzie nasze polskie, ale ja myślę, że też to może się zmieniać w czasie, bo już też widzimy, kto mieszka na przykład na takich osiedlach, a to już widzimy, to się dzieje też na świecie, w Europie zachodnie i widzimy to też w większych polskich miastach, choćby to, że nie wiem, w osiedle na przykład za Żelazną Bramą, no to tam mieszka coraz więcej migrantów. To jakby zmienia się też, że ludzie, którzy do tej pory użytkowali, przenoszą się w inne miejsca. Ci migranci też, powiedzmy, pierwsi, nie wiem, Wietnamczycy po jakimś czasie, kiedy się dorobią, też dla nich to jest tymczasowy lokal. Coraz więcej też mamy i też się przenoszą gdzie indziej. Na ich miejsce przychodzą inni, którzy dopiero zaczynają swoje życie tutaj w mieście. Nie wiem, na przykład z Ukrainy czy z Białorusi migranci. Ale też mamy na przykład coraz więcej takich lokali używanych jako Airbnb, czy jakiś taki wynajem tymczasowy, one się całkiem do nieźle sprawdzają, jak się okazuje, bo tu chodzi przede wszystkim o lokalizację i miejsce do przespania się w centrum. Więc to różnie może być. No dopóki nie zaspokoimy jakby tego popytu, który jest, to ludzie będą w tych blokach i na tych osiedlach żyć. Może będzie to zależało, znaczy kto, gdzie. Niektóre będą bardziej popularne, inne mniej. Niektórych te ceny będą wyższe, w innych nie. No ale tak jak mówiłam, no rzeczywiście jakiegoś takiego pomysłu, jak gdyby taki Armagedon miał się wydarzyć, to nie ma. Więc to jest ciekawe. Znaczy chyba nikt nie chciałby tego oglądać też. No w każdym razie deadline odsunął się trochę w czasie, więc rządzący też nie będą na tyle zmotywowani, żeby teraz w tym temacie zadziałać. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Naszą gościnią była dziś pisarka, autorka m.in. książki Betonia, dom dla każdego, Beata Chomontowska. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Odcinek przygotowywała Magdalena Gromniak-Szy, a realizował Robert Gańko. Słyszymy się w kolejnych odcinkach Odsłuchu Społecznego. Dzięki. Odsłuch społeczny.